Czy gospodarka może być racjonalna? Co to jest racjonalność? To jest dobre pytanie. Ja definiuję racjonalność w ten sposób, że racjonalny jest ta bądź ten, od jednostki do społeczeństwa, albo jak kto woli, cywilizacji, jeśli do tego można odnieść ten termin, kto działa na własną korzyść, zważywszy na informacje. A więc przyjmuję pierw, że no, rozumni ludzie, nie wszyscy są dostatecznie rozumni. Wiedzą, co jest dla nich korzystne, a jak nie, to wiedzą, gdzie się dowiedzieć, zapytać. Kogo poprosić o odpowiedź. Ale jest druga część tej definicji, zważywszy na informacje. A tu jest niebywały szum, zgiełki bardzo wielu, także podmiotów gospodarczych, konsumentów, przedsiębiorców, inwestorów, rządów jest źle poinformowanych i czasami podejmuje decyzje dalekie od tego, żeby uznać je za racjonalne. Chciałbym w pierwszej kolejności, witając naszych profesorów i pana redaktora, skierować pytanie do pana profesora Goryni z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Aby pan profesor może podzielił się z nami swoją definicją, swoją interpretacją pojęcia racjonalności w ogóle, a racjonalności gospodarowania, czy racjonalności ekonomicznej w szczególności. Jak pan profesor to widzi? Pan profesor Gorynia. Pozostałych uczestników tego panelu proszę o włączenie kamer, a więc profesora Nogę, redaktora Żakowskiego i pana profesora Bałtowskiego. Z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej w Lublinie. Ale zaczynamy od pana profesora Goryni. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu, dziękuję bardzo. Drogi Andrzeju, szanowni państwo, dla mnie to jest wielkie wyróżnienie, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym święcie. Życzenia składam jeszcze raz jubilatowi i przystępuję do odpowiedzi na bardzo trudne pytanie. Proszę państwa, kategoria racjonalności to jest jedno z najbardziej eksploatowanych, najbardziej popularnych, najbardziej treściwych, najbardziej trudnych do interpretacji pojęć w naukach społecznych. I największym błędem, jaki może popełnić ekonomista, myślę, jest błąd polegający na tym, żeby skupiać uwagę wyłącznie na aspektach ekonomicznych pojęcia racjonalności. Dzisiaj w sesji socjologicznej słowo to padało już wielokrotnie. Filozofia, psychologia, nauki polityczne, socjologia to także dyscypliny, które zajmują się tą kategorią. Ja chciałbym na początku zrobić kilka rozróżnień pojęciowych, które myślę nieco uporządkują nasze dalsze rozważania. Najpierw chciałbym powiedzieć w jednym zdaniu dosłownie o tym, że racjonalność, co było już obecne w wypowiedzi pana profesora Kłodki, może się odnosić do różnych poziomów rzeczywistości albo bytu. Mianowicie możemy mówić o racjonalności jednostkowej, o racjonalności mikro, która zazwyczaj się kojarzy albo z zyskiem, albo z maksymalizacją użyteczności. Możemy mówić także o racjonalności grupowej, racjonalności makroekonomicznej, społecznej, a jeszcze dalej się przenosząc, można wyróżnić racjonalność globalną albo egzystencjalną, którą daje się sprowadzić do przetrwania naszej cywilizacji. Ekonomiści najczęściej racjonalność sprowadzają do racjonalności techniczno-gospodarczej, mówiąc o minimalizacji nakładu przy realizacji określonych celów albo mówiąc o maksymalizacji efektu przy dysponowaniu określonymi nakładami. Bardzo ważne jest też rozróżnienie racjonalności celu, racjonalności środków i racjonalności decyzji, które powinny być podjęte na gruncie wiedzy, czyli właśnie w nawiązaniu do tej informacji, o której wspominał pan profesor Kołodko. W naukach ekonomicznych często przyjmowane jest stanowisko, że racjonalnością celu powinna zajmować się etyka, polityka, w tym polityka gospodarcza. Za tego rodzaju podejściem opowiadali się wielcy myśliciele, tacy jak Wilfredo Pareto, Lionel Robbins czy Max Weber. Ja myślę, że tego rodzaju podejście jest nieco ślepą uliczką.
Dalej muszę wspomnieć także o rozróżnieniu racjonalności rzeczowej i racjonalności metodologicznej, które to pojęcia, myślę, większości z nas są znane. Wreszcie trzeba także wspomnieć o doskonałej racjonalności i niedoskonałej racjonalności. Z tą pierwszą mamy do czynienia na co dzień, ta druga natomiast przeważnie odwrotnie. Z tą pierwszą właściwie nie mamy do czynienia w rzeczywistości, ona jest tylko takim konstruktem, który spotykamy właśnie w literaturze. Natomiast niedoskonała racjonalność jest naszym ciągłym udziałem. Dalej, proszę Państwa, powiedziałbym tak. Dla mnie potoczne rozumienie racjonalności wiąże się z działaniem rozważnym, umyślnym, świadomym, opartym na regułach, efektywnym, mądrym i pożytecznym. Taki zestaw wymogów sformułowałbym w odniesieniu do pojęcia racjonalności. Teraz wspomniałem już, że ta racjonalność, z którą mamy do czynienia w praktyce, w rzeczywistości, przeważnie jest niedoskonała. Można by powiedzieć, że jest wiele przejawów, niedostatków racjonalności w praktyce gospodarowania, w praktyce gospodarki nie tylko polskiej, ale także światowej. I tutaj zestaw haseł dosłownie: bezrobocie, marnotrawstwo, konsumpcjonizm, oportunizm, homo economicus w agresywnej wersji z kradzieżą włącznie, korupcja, niesprawiedliwość społeczna, nierówności społeczne, monopole, rent-seeking, lobbying, czy nawet znane nam wszystkim z dyskusji bieżącej kredyty frankowe, czy zwroty w systemie emerytalnym. To wszystko, myślę, są egzemplifikacje sytuacji, gdy nie mamy do czynienia z racjonalnością, już na pewno nie racjonalnością doskonałą. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, nie słychać pana. Dziękuję. Tak jak pan profesor powiedział, sięgając do starych fundamentalnych zasad prakseologii, maksymalizacja realizacji celu przy danych środkach bądź minimalizacja zaangażowania środków przy danym celu. No ale tak, to musi być, to jest imperatyw podejścia teleologicznego. Zawsze musi być cel w działalności gospodarczej, inaczej to nie miałoby sensu. U nas na uczelni od wielu lat interdyscyplinarny zespół, którego członkiem jest jeden z naszych gości na webinarium, pan profesor Noga, ale także profesor Zagórski, ale także no, przede wszystkim profesor Koźmiński i pani doktor Piotrowska od lat pracują nad takim specyficznym, kompozytowym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju, gdzie starają się w sposób nowoczesny, nieortodoksyjny zdefiniować ten cel. No nie można mówić, panie profesorze Noga, bez sięgania do tego, jaki jest cel gospodarowania, o tym, czy my wiemy, co to jest racjonalne, czy nie. Co te badania, których wyniki państwo publikujecie nie tylko w języku polskim, ale także w lingua franca, po angielsku, co jest bardzo ważne, trzeba dyskutować. Wiele jest badań dotyczących poszukiwania lepszej niż ta tradycyjna, zgrana, mało już użyteczna kategoria produktu krajowego brutto. Co wnoszą te nasze badania do rozumienia racjonalności ekonomicznej i racjonalności gospodarowania? Czy podziela pan też tą linię definicyjną, którą przedstawił pan profesor Gorynia? Profesor Noga? Ja myślę, że tu takie są dwa pomysły na mówienie o tej racjonalności. Zanim przejdę do tego konkretnego, że rzeczywiście, którego próbujemy tutaj z profesorem Koźmińskim, Zagórskim, Kasią, tutaj Piotrowską robić, to chciałbym się najpierw odnieść do tych rozważań w ogóle, czy gospodarka może być racjonalna. To jest, co zaczął profesor Gorynia, mianowicie, no, jakkolwiek byśmy definiowali tą racjonalność, to etymologia jest prosta, racjonalny to jakoś rozumny, czy taki twór, czy artefakty, abstrakcje, wytwór człowieka, ta galatea, prawda, stworzona przez Pigmaliona, czy ona może sama myśleć. Ja osobiście myślę, że tak, że paradoksalnie w tym hiperfilozoficznym sporze tutaj wydaje mi się, no nie ma na to czasu dzisiaj, żeby to rozwijać, to jest na inną konferencję, ale tutaj jak gdzieś tam u Lama, prawda, czy tam potem u Hawkinga, gdzieś to jakieś, można mówić o jakiejś singularity, prawda, że możemy też mówić, że no, współczesna fizyka nie takie rzeczy wyjaśnia, prawda,
średniowieczny spór o uniwersalia i twierdząc, że te ogólne platonowskie, prawda, kategorie ogólne, prawda, platońskie, przepraszam, te kategorie bytu człowieka, idei człowieka mogą istnieć materialnie. Tak samo myślę, że może być z gospodarką, ale zostawmy ten fascynujący filozoficzny spór. Rzeczywiście, jakbyśmy mówili o konkretach, to my próbujemy oczywiście zajmować się tym zjawiskiem racjonalności, no bo przede wszystkim ono się odnosi do ludzi. Ludzie są w gospodarce. No i tutaj, jak pan profesor Kołodko mówił, jak przedtem profesor Zagórski występował, jeden z twórców CBOS-u, prawda, no skoro ludzie zachowują się w określony sposób w gospodarce, czy oni wpływają na tę gospodarkę racjonalnie, czy nieracjonalnie, no to zbadajmy to, a my robimy to dla 22 krajów od ponad 20 lat i tam się okazuje, że, jak mówi profesor Zagórski, no w każdym kraju prowadzi się takie badania, co ludzie sądzą o aktualnej kondycji gospodarki, jak ją widzą i co ludzie sądzą o przyszłości gospodarki, jakie mają oczekiwania w stosunku do tej gospodarki. To nam daje takie dwa agregaty, bo okazuje się, że w ramach tych dwóch agregatów tam można było postawić sporo pytań i powstało nam szereg takich wskaźników. No a do tego dodaliśmy nasze dwa agregaty ekonomiczne, czyli naszą sytuację wewnętrzną, czyli te tradycyjne PKB, inflację, bezrobocia i tak dalej, oraz sytuację zewnętrzną, która na każdy kraj wpływa, czyli prawda, tam napływ kapitału zagranicznego, giełdy światowe, prawda, kurs waluty i tak dalej, to nam w sumie dało 45 wskaźników szczegółowych podzielonych na 4 te grupy i my teraz po prostu w ramach badania tej racjonalności my badamy zależności między tymi grupami, tych czynników, tych społecznych, ekonomicznych i próbujemy się zastanowić, co nam wychodzi. No i rzeczywiście w ramach tych badań w książce, o której profesor wspomniał, którą nam tutaj wydał, prawda, nowojorski oddział Springera, prawda, gdzie tutaj właśnie figuruje też nasz drogi jubilat, no patrzymy, i w tych naszych badaniach opublikowaliśmy i co się dzieje na przykład. Patrzymy, no weźmy na przykład taką Hiszpanię, tak samo jak, która, no tutaj to słabo widać, ale się okazuje, że ten wskaźnik na przykład tych oczekiwań społecznych, jedna z tych grup, tej właśnie no, jakiegoś myślenia w gospodarce społeczeństwa, no zmienia się bardzo gwałtownie. I to w taki sposób wyprzedzający, można powiedzieć nawet w takim precyzyjnym ujęciu Clive'a Grangera, takim ekonometrycznym, czyli na przykład jak społeczeństwo tam w roku T-1 gwałtownie spodziewa się jakiegoś pogorszenia, to pogorszenie w następnym roku następuje. No i mówimy w związku z tym, coś w tym jest, że rzeczywiście są pewne zależności, które pokazują, że pojawia się, jak pojawiają się jakieś reakcje. No i teraz no, można powiedzieć tak, że można by to oczywiście nazwać, że takie społeczeństwo jak na przykład Hiszpania, czy tam Grecja, czy Portugalia, czy prawda Włochy, że one są tu jakoś no, racjonalne, ale nie, ale ta gwałtowność zmian raczej nam każe mówić, że tutaj raczej jest wpływ innego typu, no, znaczy raczej bardziej nieracjonalny. No, jeśli nieracjonalny, to no, mieliśmy problem, jak to nazwać. To na tej zasadzie ja się spotkał, prawda, Balzak z hrabią Krasińskim, mówi, co pan napisał? On mówi, nieboską komedię. Aha, nieboską komedię, nieboską. No i Balzak zaczął pisać komedię ludzką, prawda? Czyli my na tej samej zasadzie mówimy w takim układzie o zachowaniach emocjonalnych, skoro nie takie racjonalne, czyli że są społeczeństwa emocjonalne, które mocno wpływają na to, co się stanie w gospodarce. No i nieprzypadkowo wśród tych emocjonalnych społeczeństw znalazły się społeczeństwa, no, którym się źle wiedzie, prawda, w ostatnich latach, tak jak Grecja, jak Włochy, prawda, jak Portugalia czy Hiszpania, no do których często Polska się tu w naszych badaniach też zaczyna zbliżać. Oczywiście to ma pewne... do pewnych uogólnień. Tak? No dobrze, już kończę pomalę. Dziękuję bardzo. Jeszcze minutkę. To ma pewne pozytywne oczywiście cechy, bo proszę zauważyć, że ta emocjonalność to nawiązuje do serca teorii keynesowskiej. Keynes mówił o animal spirit, jego współcześni kontynuatorzy, ekonomiści behawioralni czy nowi ekonomiści keynesowscy powiadają, że w emocjonalnych społeczeństwach można skutecznie prowadzić politykę fiskalną i pieniężną. Natomiast w tych społeczeństwach racjonalnych one się na to jakby nie nabierają. No tu jest... Ale tu jest ciekawa rzecz, że tych społeczeństw racjonalnych z naszych badań jest trochę więcej. Także to jest raz.
A dwa, proszę Państwa, no jak to jest, skoro prowadzić tę politykę skutecznie, to dlaczego wciąż się ją musi prowadzić? Ja może skończyłbym taką małą anegdotą, jak widziałem kiedyś w polskim filmie taką sytuację, że było biuro matrymonialne i się ogłaszało, że jest bardzo skuteczne, a takim sloganem reklamowym tej skuteczności tego biura było to, że właściciel tego biura wynalazł metodę kojarzenia par, tak genialną metodą, i tą metodą sam się już 5 razy ożenił. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, my tego nie robimy, choć znam taki przypadek, akurat z wykształcenia przynajmniej kolegi ekonomisty. To ciekawe, co pan profesor mówi. My na uczelni, proszę państwa, teraz mówię do naszych gości, setek, jak widzę z informacji, gościliśmy wielu noblistów, w tym między innymi profesora Roberta Omana z Centrum Studiów nad Racjonalnością Hebrew University w Jerozolimie, który no właśnie taką operacyjną, w dużym stopniu zmatematyzowaną formułą racjonalności operuje, że jak jest cel bardzo konkretnie sprecyzowany, ilościowo wręcz, to przy ograniczeniach informacyjnych można optymalizować funkcję celu i być racjonalnym bardziej albo mniej. Ale także miałem wiele okazji dyskutować z wybitnym innym noblistą, danym Kahnemanem, i się właśnie zastanawialiśmy, co nas łączy. No, powiedziałem, że nas łączy to, że obaj zastanawiamy się nad uwarunkowaniami racjonalności ekonomicznej, tylko w skali mikroekonomicznej. Gospodarstwo domowe, które składa się czasami z wielu osób, to już jest duża jednostka, a ja głównie myślę w kategoriach makroekonomicznych, i dlatego teraz chciałem się zwrócić do pana profesora Bałtowskiego, bo pan profesor zajmuje się głównie wątkami mikroekonomicznymi w swoich fascynujących studiach ekonomicznych. Opisuje pan to w swoich licznych, cennych publikacjach. Częściej u pana słyszę takie kategorie jak przedsiębiorstwo, zarządzanie, własność, zysk, mikro, niż takie jak produkt społeczny, polityka makroekonomiczna, sytuacja fiskalna. Jaka jest tutaj relacja pomiędzy tymi czynnikami na szczeblu mikroekonomicznym i makroekonomicznym? Proszę mikrofon, panie profesorze. Profesor Bałtowski ma wyłączony mikrofon. Teraz słychać mnie? Teraz pana słychać i witać. Dobrze. Dzień dobry. Witamy jeszcze raz, proszę bardzo. Ma pan. Tak, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry. Ponieważ czasu mam mało, przechodzę do sedna. Główna teza mojego wystąpienia jest taka, chciałem ją rozwinąć, że racjonalność na poziomie mikro i makroekonomicznym to są dwie odrębne kategorie. Co więcej, jakby przyłożenie kategorii racjonalności do badania gospodarki uwypukla różnicę, odrębność między gospodarką na poziomie mikroekonomicznym i makroekonomicznym. To są jakby dwie różne gospodarki. Ekonomiści by chcieli mieć jedną teorię ekonomii, która objęłaby mikro i makro, ale moim zdaniem jest to zupełnie nierealne. Zacznę od tego poziomu mikro. Konsumenci, producenci, rynek pomiędzy nimi, wiemy. Czy konsumenci i producenci zachowują się racjonalnie? Oczywiście nie zawsze, nie do końca, ale w sensie modelowej idealizacji tak. To znaczy kryterium racjonalności wypracowane przez ekonomię jest dość jednoznaczne i w zasadzie niekwestionowane na poziomie tej podstawowej idealizacji. To znaczy konsumenci maksymalizują subiektywną użyteczność czy satysfakcję konsumpcyjną wynikającą z indywidualnych preferencji, a producenci maksymalizują zysk albo wartość firmy w dłuższym okresie. Zasada homo economicus, tu wspomniana przez profesora Grynię, dobrze to opisuje. Oczywiście ta koncepcja sformułowana wiele lat temu przez Wilfredo Pareto i innych ekonomistów w końcu XIX wieku podlegała wielu modyfikacjom. Bliski sercu naszego czcigodnego jubilata profesor Herbert Simon w latach 50. ubiegłego roku sformułował teorię ograniczonej racjonalności mikroekonomicznej. To znaczy według Simona uczestnicy rynku nie maksymalizują
użyteczności czy zysku, też przyjmują strategię zadowolenia. Wystarczająco dobre coś jest, prawda? Wystarczająco. No, podobnie Kornaj, on pisał o gospodarce i tak dalej. To są takie. Barry Becker i wspomniany tu Daniel Kahneman znacząco rozwinęli i pogłębili, też nobliści pogłębili rozumienie racjonalności na poziomie mikroekonomicznym. I nie mogę sobie tego... Natomiast racjonalność, ta racjonalność mikroekonomiczna ma uniwersalny charakter. Konsumentami i producentami zawsze są ludzie, zawsze i wszędzie są ludzie, a decyzje i zachowania ludzkie mają podobną logikę i podobne przejawy. Oczywiście istnieją wpływy instytucjonalno-kulturowe, kontekstowe, ale one nie są decydujące. Można powiedzieć, że racjonalność mikroekonomiczna ma jasne, jednoznaczne kryterium, właśnie tą zasadę homo economicus, która jest zakorzeniona w takich, powiedziałbym, rudymentarnych cechach ludzkiej egzystencji. Znaczy, ta zasada maksymalizacji jest naturalna, przynajmniej w większości społeczeństw. Ekonomiści, jak mówię, są zgodni, znaczy nie mają wielkich wątpliwości, wielkich. Natomiast jeżeli przejdziemy na poziom makroekonomiczny, to sytuacja jest zasadniczo różna, mianowicie z dwóch powodów. Po pierwsze, nie istnieje na poziomie makroekonomicznym jedno kryterium podstawowe, oczywiste, takie rudymentarne, według którego można ocenić racjonalność decyzji czy racjonalność gospodarki makroekonomicznej na poziomie makroekonomicznym. Nie ma takiego kryterium. I po drugie, na kształt gospodarki na poziomie makroekonomicznym bardzo silnie, znacznie silniej niż na poziomie mikroekonomicznym wpływa polityka gospodarcza, czy w ogóle polityka, a więc państwo. A państwo co do zasady nie jest racjonalne w sensie ekonomicznym. A funkcja celu, o której tutaj wspominał pan profesor Noga, która na poziomie mikroekonomicznym jest dość jasna, i możemy oceniać zachowania, decyzje, na poziomie makroekonomicznym jest zupełnie nieokreślona, czyli niejednoznaczna. Co więcej, w ostatnich latach ona się staje coraz bardziej nieokreślana. To znaczy, mówiąc inaczej, jakby różne modele rozwoju gospodarczego i gospodarek na poziomie właśnie makroekonomicznym różnią się zasadniczo od siebie, choć ludzie i producenci, konsumenci w tych gospodarkach zachowują się bardzo podobnie. Tak. Tyle na razie, bo czas. Dziękuję bardzo. To teraz chciałbym zwrócić się do pana redaktora Żakowskiego. Jak pana znam, to pan tak pewnie od rana do wieczora przygląda się otaczającej go rzeczywistości i się dziwuje, dlaczego tyle nieracjonalności wokół, albo dlaczego tam, gdzie widzi pan tę racjonalność, jej stopień nie jest większy, bo to można wartościować, choć kwantyfikować tego się pewnie nie da. Ale pan się bardziej przygląda kwestiom racjonalności w skali indywidualnej, mikroekonomicznej, czy w skali społecznej i makroekonomicznej. Jak pan to widzi? Redaktor Żakowski, mikrofon proszę. Redaktor Żakowski, mikrofon jest. Okay. Panie profesorze, proszę państwa, przede wszystkim najlepsze życzenia dla pana profesora Koźmińskiego na początku. I od razu mogę
postawić brutalne pytanie, a jaka racjonalność stoi za składaniem życzeń profesorowi Koźmińskiemu? I stawiam to pytanie dlatego, nie dlatego, żebym uważał, że nie należy niczego dobrego panu profesorowi życzyć, bo szczerze życzę, ale dlatego, że nie jestem wielkim fanem pojęcia racjonalności. Ona jest, mi się wydaje, ideowym, kulturowym tworem epoki, która wierzyła w potęgę rozumu. Wierzyła, że to mówię o XVIII wieku, prawda, głównie i potem jakichś konsekwencjach tego, że my to możemy ogarnąć. No i mówiąc krótko, to co zgodne z ogarnięciem jest racjonalne. A ja mam głębokie przekonanie, że po pierwsze mamy problem z ogarnięciem, to znaczy nie całkiem rozumiemy, co się dzieje. Nawet bardzo wybitne umysły, a już w tak potwornie złożonych sprawach jak gospodarka rozumiana ogólnie, globalnie, prawda, także w sensie geograficznym i tak dalej, to bardzo mało rozumiemy, co się dzieje, wydaje mi się. Po drugie, nie rozumiemy chyba, co to jest gospodarka. Z tym też mamy problem, bo ekonomiści zajmują się produkcją towarów i usług. A to jest niewielka część naszego życia, w dodatku taka, której się nie da odkroić. No mamy teraz taki dobry przykład. Podniesienie wieku emerytalnego w Polsce. Czy było racjonalne? No, kiedy patrzymy na system emerytalny, przyszły standard życia, gospodarkę, oczywiście było racjonalne. Ale doprowadziło do władzy Prawa i Sprawiedliwości, do zdewastowania finansów publicznych, do zdewastowania dużej części gospodarki, upaństwowienia jej, powrotu o kilkadziesiąt lat. I teraz powtarzam pytanie, czy było racjonalne, jeżeli uwzględniamy te konsekwencje? Moim zdaniem było nieracjonalne. Ale to jest moje zdanie. My tego nie wiemy, bo nie wiemy też, jakie będą skutki nawet gospodarcze na dłuższą metę rządu tej formacji politycznej, a nie innej formacji politycznej. Na razie widzimy, że są złe, ale może... No właśnie, więc to pojęcie racjonalności, mam wrażenie, stało się w ogromnej mierze, przy całym szacunku dla wysiłków różnych osób, żeby zrozumieć, co jest racjonalne, a co jest nieracjonalne i czym jest racjonalne. Ale myślę, że ono się stało narzędziem kulturowej dominacji środowisk akademickich wyznających poglądy hegemoniczne, które mogą być trafne lub nietrafne. Część z nich jest nietrafna. Na przykład hegemonia neoliberalna była nietrafna. Na szczęście mamy ją za sobą, ale ponieważ była nietrafna, to była też nieracjonalna. Ale nie wiemy, jakie rozwiązanie w tamtym okresie, w warunkach, kiedy doszła do pozycji hegemonicznej, jakie byłoby wtedy racjonalne rozwiązanie, inne. I czy jakieś w ogóle było. Tak. Więc dlatego wydaje mi się, że odpowiedź na pytanie, czy gospodarka może być racjonalna, musi być warunkowa. A z jakiego punktu widzenia? Z punktu widzenia właścicieli wielkiego kapitału w średnim okresie gospodarka na przykład neoliberalna była bardzo racjonalna. Ludzie zrobili miliardy w tym systemie.
Czy z ich punktu widzenia będzie w dłuższym okresie racjonalna? Nie wiadomo, może wybuchnie rewolucja, zamordują ich i wszystko im zabiorą. I wtedy to by nie było bardzo racjonalne. Ale na razie wygląda, że to było racjonalne. Z punktu widzenia osób, które zostały ekonomicznie i także społecznie zmarginalizowane, to był nieracjonalny system. A te osoby bardzo często go popierały. Bo im się wydawało, panie redaktorze. Bo im się wydawało, że to jest dobre rozwiązanie. Na przykład klasa średnia w większości krajów zachodnich, która traciła, uważając, że popiera racjonalne rozwiązania. Więc punkt widzenia, horyzont, zakres racjonalności. Czy na przykład... Tak, dziękuję bardzo. Muszę jeszcze jedno zdanie powiedzieć. Zakres racjonalności, czy na przykład zwiększanie PKB jest racjonalne, kiedy po drugiej stronie jest dewastowanie przyrody, która w efekcie zamorduje nasze dzieci i wnuki. Więc to są, mi się wydaje, już naprawdę kończę. Dziękuję. Pozbądźmy się tego pojęcia i zastąpmy je pojęciem najlepsze możliwe rozwiązanie w miarę naszej wiedzy, więcej pokory. Tak sądzę, że tak to chyba jednak rozumiemy. To jest tak samo, jakby powiedział, ja wiem, psycholog albo socjolog, przestańmy mówić o szczęściu, no bo przecież nie można osiągnąć pełni szczęścia, ale można być bardziej szczęśliwym bądź mniej szczęśliwym i sądzę, że można być na każdym szczeblu, od jednostki do współczesnej cywilizacji, mniej czy bardziej racjonalnym w gospodarowaniu. Notabene jest zdumiewające, że tak pięknego polskiego słowa jak gospodarowanie nie ma w języku angielskim. Pan redaktor powiedział, że neoliberalizm był nietrafny i dlatego był nieracjonalny. No właśnie to jest dobre pytanie, bo może jest dokładnie odwrotnie, że dlatego, że on był nieracjonalny, to on był nietrafny. Ja uważam, że obie te supozycje mają sens, bo występuje to określone, trudne zresztą do zinterpretowania sprzężenie zwrotne, ale komplikując jeszcze nieco nasze rozumowanie, niektórzy z nas piszą, ja do nich też należę, o tak zwanych błędach złożenia, że gdyby nawet, a daleko do tego, wszystkie podmioty mikroekonomiczne, gospodarstwa domowe i przedsiębiorcy byli racjonalni, to on nie daje w sumie racjonalności makroekonomicznej. A gdyby, i to jest jeszcze większa komplikacja, wszystkie gospodarki narodowe były racjonalne, a daleko do tego, to nie mielibyśmy jeszcze racjonalności globalnej, o której, co ciekawe, już kilka dekad temu pisał tak wybitny polski ekonomista jak profesor Pajewska. Więc chciałbym zapytać panów profesorów i pana redaktora, jak widzicie w tym swoim myśleniu racjonalności w ogóle i gospodarowania w szczególności tą kwestię, no bo my jednak wychodzimy chyba tak jak profesor Bałtowski. Od skali mikro, tu można osiągnąć relatywnie najwięcej. Tu jest najłatwiej zdefiniować cel, zmierzyć go i powiedzieć, czy jesteśmy mniej czy bardziej racjonalni. W skali makroekonomicznej to jest jeszcze bardziej skomplikowane, a w skali globalnej to można co najwyżej posilić się, żeby powiedzieć, ja wiem, czy teraz, Anno Domini 21, my jesteśmy mniej czy bardziej racjonalni jako ludzkość niż na przykład byliśmy Anno Domini 2011. Ale skoro zaczepiłem tę kwestię mikroekonomiczną, to właśnie może znowu zapytam o to pana profesora Bałtowskiego. Pan widzi ten problem złożenia, bo pan profesor o nim mówił, na szczeblu mikro i makro, ale ja go wydłużam na szczebel makro i mega, bo uważam, że globalizacja jest procesem nieodwracalnym. Czy wobec tego może metodologicznie należy wychodzić od próby optymalizacji czy racjonalizacji makroekonomicznej i starać się, co można przenieść w górę na szczebel globalny i co można na szczebel dolny, czyli mikro. Zastanawiał się pan profesor nad tą triadą? Tak, zastanawiałem się oczywiście. W zasadzie to, co powiedział pan redaktor Żakowski, to niewiele do tego trzeba dodać. To znaczy pan redaktor dał świetną egzemplifikację istoty, znaczy tego, co ja nawet chciałem powiedzieć i tego, jak jest. Można powiedzieć tak, że gospodarki na poziomie makroekonomicznym
są zawsze elementami systemu społeczno-politycznego opartego na określonej ideologii i zawierającego w sobie określoną aksjologię. I wobec tego to pojęcie, przyłożenie do tych gospodarek kategorii racjonalności nie ma sensu, jeżeli zasada działania i cele działania gospodarki amerykańskiej i chińskiej, a te dwie gospodarki są najważniejsze na świecie, będą przez długi czas najważniejsze, są mocno różne, czy bardzo różne, no to jakie jest kryterium porównania, prawda? Czyje cele są właściwsze, które cele są właściwsze? Dlaczego w ogóle mamy prawo mówić, że coś jest bardziej właściwego lub mniej właściwego? Tutaj padł przykład programu obniżenia wieku emerytalnego, który jest, może być irracjonalny i nieracjonalny, w zależności od kryterium, ale jeszcze dam drugi przykład z tego drugiego mojego kryterium, które mówiłem, drugiego czynnika, kryterium nieracjonalności, to znaczy roli państwa. Państwa coraz silniej wkraczają w gospodarkę. Parę dni temu, czy parę tygodni temu, Joe Biden podpisał plan pomocy wart 1,9 biliona dolarów. Miliarda. Biliona dolarów. 10% prawie amerykańskiego PKB, to tak jakby w Polsce było nie 500 plus, ale 2000 plus, 4 razy 500 plus. Czy te decyzje można ocenić jako racjonalną w kategoriach ekonomicznej racjonalności? Prawda? No tak, ale prezydent Biden musi być lepszy niż był pan prezydent Trump, a rząd PiS-u nie musi. No, więc o to chodzi. Przedni rząd, to też był rząd PiS-u. O tym chcę powiedzieć. Nie ma kryterium do oceny. Czy to kryterium jest takie od czapy, znaczy dla ekonomistów. Trzeba by brać kryterium długotrwałego rozwoju, kryterium dobrobytu społecznego. W ekonomii są takie problemy. Na przykład wiemy, nie ma wątpliwości, że szybki wzrost gospodarczy wiąże się z rozwarstwieniem, z postępującym rozwarstwieniem dochodowym. Wobec tego, co jest lepsze, mniejsze rozwarstwienie i mniejszy wzrost, czy szybki wzrost i większe rozwarstwienie? Prawda? Dziękuję bardzo, panie prezesie. Nie ma odpowiedzi. Pan powiedział coś, jeśli dobrze usłyszałem, o dwóch potęgach, bardzo niestety teraz skonfliktowanych, to ma daleko idące implikacje i będzie miało poważne konsekwencje dla funkcjonowania nie tylko ich gospodarek, ale gospodarki światowej, Chin i USA. Nie rozstrzygniemy tego, ale może tak, zadałbym pracę domową naszym gościom, widzom, słuchaczom, zwłaszcza studentom. Każdy z nas przecież ma jakieś swoje własne, może niewielce wyrafinowane kryterium racjonalności. To państwa zdaniem, która gospodarka obecnie postępuje, zachowuje się bardziej racjonalnie? Chińska czy amerykańska? To wymaga oczywiście zdefiniowania funkcji celu, które przyświecają tym gospodarkom, albo tym politykom, albo tym społeczeństwom. Ale chciałem właśnie też tę kwestię podwójnego błędu złożenia teraz zaadresować do profesora Goryni. Bo pan profesor mówił metodologicznie o racjonalności, także metodologicznej. No to jest problem metodologiczny, ale ma daleko idące konsekwencje polityczny. Co my mamy racjonalizować, jak wszystkiego, albo zmniejszać dozę nieracjonalności, czy też zwiększać dojrzałość racjonalną, skoro optymalizować, tak jak to rozumiemy w matematyce, tego się nie da? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pan profesor Kołodko, gdy rozmawialiśmy o tej debacie, zachęcał nas do tego, żeby troszeczkę odnosić się także do wypowiedzi poprzedników. Więc ja oczywiście mogę to bardzo zrobić. Proszę. Bardzo krótko i chciałem powiedzieć tak, że pan redaktor Żakowski był właściwie uprzejmy pogrzebać dorobek kilkunastu noblistów. Nie wiem ile profesur, ile habilitacji i ile doktoratów. No z takim bardzo pesymistycznym podejściem do ekonomii i z taką nawet, nie wiem, nihilistyczną wizją tego fachu.
Więc ja tylko tyle mogę zrobić w tej chwili, że głęboko się z takim podejściem nie zgadzam i mogę z panem redaktorem umówić się na jakąś wymianę myśli, która by rozjaśniła nasze stanowiska. Pan bardzo dobrze zwrócił uwagę na racjonalność, którą ja bym nazwał nawet międzygeneracyjną, bo tu przecież nie chodzi tylko o to, że coś jest racjonalne z dzisiejszego punktu widzenia, ale patrzeć można nawet, tak jak powiedziałem, z punktu widzenia egzystencji naszej cywilizacji. Więc zgadzam się z panem profesorem Bałtowskim, że bardzo ważne jest to, jaki przyjmiemy punkt widzenia. Teraz samo określenie racjonalność. Proszę państwa, jeśli powiemy, że racjonalność ma być zastąpione przez określenie najlepszy w możliwych warunkach, no to się sprzeczamy właściwie o definicję, a powinna nas interesować treść, która się za nimi kryje. Teraz jeśli chodzi o tę okoliczność, którą pan profesor Kołodko nazywa błędem złożenia. Ja, proszę państwa, tego nie nazywał błędem złożenia, tylko nazywałbym problemem złożenia. Mianowicie błąd może polegać na tym, że jak złożymy zachowania optymalnie zachowujących się podmiotów mikro w całość, to może się okazać, że wynik jest nieracjonalny z punktu widzenia całości gospodarki. Mogę podawać przykłady, ale nie mamy tutaj na to czasu. Natomiast jest też możliwa inna sytuacja, że to, co uznamy z punktu widzenia całości gospodarki jako racjonalne, jeśli rozpiszemy, jeśli zdezagregujemy, jeśli rozłożymy na podmioty gospodarcze, czyli na przedsiębiorstwa, to będzie z punktu widzenia tych mikropodmiotów nieracjonalne. Tak więc proszę o zwrócenie uwagi na to. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć tak, że no, jeśli mam odpowiedzieć na pytanie, która z tych gospodarek jest lepsza, czy chińska, czy... Nie lepsza, która jest bardziej... Bardziej racjonalna. Nie lepsza, tak? Która jest bardziej bądź mniej racjonalna. Albo najlepsza w określonych warunkach, tak? No przecież nie sprzeczajmy się teraz o słowa. Ja akurat bym posłużył się takim starym powiedzeniem, które często padało w Radiu Wolna Europa, gdzie forsowano powiedzenie, że amerykański hedonizm jest i będzie zawsze lepszy od, wtedy mówiło się, radzieckiego komunizmu. I to jest moja odpowiedź na to pytanie, nie będę tego rozwijał. Ale ponieważ mam jeszcze 1,5 minuty, proszę państwa, to chciałbym też poruszyć dodatkową kwestię, taki case związany pandemia a racjonalność. Z jaką mamy sytuacją do czynienia w skali świata? Jeśli akceptujemy szczepionki, jeśli mówimy, że one dają dobre wyniki i tak dalej, to proszę rozważmy taką sytuację, że to całe zachowanie, z którym mamy do czynienia w skali świata ze szczepionkami, jest głęboko nieracjonalne. Szczepionki zostały wymyślone i zostały opracowane i one powinny zostać, przepraszam, że tak się wyrażę, z punktu widzenia racjonalności globalnej powinny zostać znacjonalizowane albo uświatowione. Proszę państwa, kilka liczb. Straty gospodarki polskiej to jest 1 miliard złotych dziennie w związku z pandemią. Rocznie jest to 360 miliardów złotych, czyli 90 miliardów dolarów. Jeśli gospodarka polska to 1% gospodarki światowej, to roczne straty gospodarki światowej z tytułu pandemii COVID-19 wynoszą 9 bilionów dolarów. Zobaczcie państwo, jak mało pieniędzy potrzeba na zakup, gdyby odkupić te szczepionki, które zostały wymyślone. Nakłady na szczepionki, myślę, że to jest 100-kilkadziesiąt miliardów dolarów w skali świata. Tak, dziękuję. A to zderzamy z nakładami 9 bilionów strat rocznie dolarów, plus te nakłady, o których mówił ktoś z państwa, nakłady na to, żeby interweniować w gospodarki. Także nie ma możliwości przeprowadzenia tego rachunku racjonalności w skali globalnej. Nie ma takiego podmiotu, który umiałby podjąć to wyzwanie i to zrobić. Dziękuję bardzo. Wróćmy od tego studium przypadku do pańskiego nurtu polemicznego z panem redaktorem Żakowskim. No już kilka lat temu w znakomitej książce pan profesor Szymański z SGH, bratnej uczelni, zadał pytanie tytułowe, czy globalizacja może być racjonalna? Powiedziałbym, ona może być bardziej czy mniej racjonalna albo bardziej czy mniej nieracjonalna i na pewno kwestią badań ekonomicznych jest poszukiwanie sposobów, żeby doza
racjonalności była większa albo nieracjonalności mniejsza i sterowanie, koordynacja polityk w skali globalnej, transnarodowej miała jak największych elementów tego, co nazywamy racjonalnością, pod warunkiem, że wiemy, dokąd zmierzamy. A więc właśnie to, co mówił pan redaktor Żakowski, czy my wiemy, dokąd zmierzamy, czy szuka odpowiedzi na to pytanie, czy pan też uważa, że sobie to pytanie można odpuścić, bo my tak już wiele nie wiemy, tak się sytuacja skomplikowała, no, że tak wszyscy mają trochę racji, nikt nie ma na pewno pełni racji. Pan wie, dokąd zmierzamy, my, gospodarka polska, społeczeństwo polskie, Unia Europejska i odpowie pan coś profesorowi Goryni? No bardzo chętnie odpowiem. Ja mam wrażenie, ale krótko. Problem racjonalności i rozumienia tego pojęcia jest w jądrze kryzysu cywilizacyjnego, który przeżywamy i w jądrze naszych problemów, ponieważ ta wiara w racjonalność, ona jest oczywiście piękna i ja podziwiam wysiłek intelektualistów. Państwo wiecie, że daję wyraz temu podziwowi często, noblistów i tak dalej. Ale wiara w nasz potencjał racjonalny prowadzi nas do działań radykalnych. To znaczy, wydaje nam się, że wiemy, co trzeba zrobić i to zrobimy. A my nie wiemy, co trzeba zrobić. My tylko przypuszczamy. I w związku z tym, z tego wynika dla mnie dyrektywa ostrożnościowa. Nawet jeżeli ci się wydaje, że to jest racjonalne, to pamiętaj, że prawdopodobnie się mylisz. I w związku z tym ograniczaj radykalizm swojego działania. No, dobrym przykładem jest globalizacja. Wspaniała idea przecież. Miód na serce, na moje lewicowe serce, prawda? Ale czy przypuszczałem, że ona stanie się przyczyną odrodzenia się potężnych faszystowskich nurtów cywilizacji Zachodu, autorytarnych, kompletnie nieracjonalnych, ale już z założenia nieracjonalnych, nie z pokory, tylko z założenia. Tego całego magicznego myślenia o życiu społecznym nie przypuszczałem, a to się stało. Jako produkt tej strategii, która wymywa klasę średnią, to wszystko znamy tę narrację. I w związku z tym ja bym powiedział tak, ja nie grzebię tych wybitnych noblistów, których wielu niezwykle cenię. Ja tylko mówię hola, hola. Nie jesteście tacy mądrzy, jak wam się wydaje. Niektórymi z nich, z tymi noblistami, których gościliśmy u nas na uczelni, pan redaktor przeprowadzał wywiady, które publikował. I to są fascynujące osobowości przecież. Ale spokojnie, wydaje wam się, że rozumiecie, ale zastanówcie się, czy rzeczywiście położycie głowę, własną głowę, nie głowę miliardów. Zastanawiamy się, panie redaktorze, pan... A między innymi, a pisuje, pracuje w znakomitym tygodniku Polityka, mnie się kiedyś też to przytrafiało i to przez wiele lat, ani razu nie nawaliłem tydzień w tydzień. I pisałem pod nagłówkiem, nie przez pomyłkę, odpowiedzi i pytania, wychodząc z założenia czy z tezy, ze stwierdzenia, że odpowiedź ekonomisty, którym byłem wtedy, jest pytaniem dla polityka, którym byłem wtedy. Są dwie rzeczywistości. W nauce wystarczy mieć rację, bagatela, a w polityce... Jak jest demokracja, to trzeba mieć demokratyczną większość, a jak jest system autorytarny, to też trzeba mieć jednak tych, którzy współrządzą, poparcie. I to jest inna logika i tam inaczej się rozumie racjonalność. Wobec tego to pytanie chciałem skierować także do pana profesora Nogi, który jest szczęśliwym człowiekiem, bo nigdy nie był w wysokich sferach politycznych, ale zajmuje się polityką gospodarczą jako tą częścią normatywną naszej pięknej wiedzy nauki ekonomii. Czy dobrze chodzi ta strona normatywna, opisowa ekonomii i ta postulatywna, czyli związana w skali makro z polityką gospodarczą, a w skali mikro z zarządzaniem, o czym będziemy mówili już w następnym webinarium. Czy tu czasami nie ma problemu z niedostatkiem racjonalności, że tak teoretycznie to my potrafimy opisać, co jest racjonalnie, tylko okazuje się, że praktyka kieruje się innym pojęciem racjonalności, czy też inną logiką, choć to wymagałoby zawsze żądam od
dyskutantów, abyśmy definiowali pojęcia. Proszę, ostatnie kilka minut przed 5 minutami dla naszego bohatera, pan profesor Noga. Znaczy, ja tu jestem bardziej optymistą niż panowie i ja myślę, że to nie ten problem złożenia, o którym profesor Kotko mówi, czy problem racjonalności, on wygląda trochę, oczywiście on może być, ale no, jak to mówił Czechow, no, róbmy coś, prawda? Chociaż Dostojewski powie, no, żeby czekać na to, aż wszyscy zmądrzeją, za długo potrwa. Ale jest coś takiego, no, jak mówi prawda, z kolei pani Gro Brundtland, kobieta, bo niektórzy profesorowie mówią raport Brundtlanda, prawda, mówi, myśl globalnie, działaj lokalnie, prawda? I tutaj powołujecie się na tych noblistów, ale pani Esther Duflo z mężem, panem Banerjee, mówi, zaczynają co robić? No super lokalnie, na biednych dzielnicach nepalskich, afrykańskich pracują, tam jest źródło, od czegoś trzeba zacząć. My mamy sytuację taką, że pracują tam z dziećmi, pracują, patrzą, co się dzieje, dlaczego i w jakich warunkach ci młodzi ludzie mogą zacząć właśnie myśleć racjonalnie, mogą łapać bakcyla wiedzy i próbować coś robić lokalnie, co da efekty globalne. U nas, prawda, parę procent młodzieży kończących szkołę podstawową złapało bakcyl wiedzy i chciałoby się dalej kształcić i tak dalej. Tu jest dramat i to można robić, to pokazują też nobliści i to trzeba robić i to można właśnie działać lokalnie i to ma globalny wyraz. A czy to się złoży na racjonalność? To już fal 6, najpierw coś róbmy, co możemy robić. I na przykład, no i to jest ogromne pole do popisu, bo jeśli chodzi na przykład o polskie szkolnictwo, to jest ogromna rezerwa. I ogromna rezerwa przed ruchami faszystowskimi, przed rządami PiSu i przed wszystkim. I to można zrobić. Natomiast nie będę opowiadał, jak wygląda ten model, gdzie jest jego błąd, ale to są konkrety. Także tu jest, tak. Ale widzę, że pan profesor już tu chce profesora Koźmińskiego. Proszę bardzo, nasz drogi. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Tu wspomniano w naszym panelu o fizyce i o fizyku. Następny raz zaprosimy fizyka, żeby było jeszcze bardziej interdyscyplinarnie, bo niektórzy się inspirują w fizyce. A te życzenia, które przesłał jubilatowi Komitet Towarzystwo Naukowe Warszawskie, to są życzenia właśnie od przewodniczącego tego komitetu fizyka, wybitnego pana profesora Jerzego Langera. A teraz do wybitnego uczonego w trzech kapeluszach, ekonomicznym, socjologicznym i od zarządzania, jak dowcipnie pan profesor Koźmiński powiada, ale niech się pan profesor uprzejmie odniesie do tego, co pan usłyszał od naszych wybitnych gości. Panie profesorze, pańskie 5 minut. No ja zawsze podpieram się autorytetem wielkich poetów. Zacznę od cytatu z Herberta znowu. Pan Bóg, kiedy budował świat, marszczył czoło. Obliczał. Dlatego świat jest doskonały i nie można w nim mieszkać. Wystarczy poczytać choćby takich ekonomistów jak noblista George Akerlof, żeby się przekonać, że ludzie nie są w potocznym znaczeniu tego słowa racjonalni, nawet gospodarując własnymi pieniędzmi. Jaskrawo to widać na giełdach. Tym trudniej jest oczekiwać racjonalności od rządów, które od czasów pięknej Heleny po dziś dzień uwikłane są w irracjonalne emocje, których realizacji ma służyć tak czy inaczej zdobyta władza. George Bush senior wyznał kiedyś, że po to został prezydentem Stanów Zjednoczonych, żeby nie musieć jeść brokułów. Bardzo zdrowy skądinąd. A bardziej poważnie, to tylko herbertowski pan Bóg raczy wiedzieć, po co Kaczyńskiemu przekop Mierzei Wiślanej. Czy kolejnym włoskim rządom huty budowane w latach 60. w Kalabrii, w Brindisi i w Taranto przez Państwową Agencję Rozwoju Południa Włoch. Byłem tam stażystą i oglądałem tę nową hutę a la Italiana. Rodzi się więc pytanie, czy w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Jakaś metoda inna niż optymalizacja zasobów, tak jak pięknie to pan profesor Gorynia ujął,
Ja bym to ujął zgodnie z moim, że tak powiem, backgroundem, żeby produkcyjności krańcowe czynników wytwórczych były równe we wszystkich zastosowaniach. Tak jak szkoła lozańska tego sobie życzyła, prawda? Innymi słowy, dlaczego ludzkość nie pożąża lub w niewielkim stopniu podąża za głosem ekonomicznej racjonalności? Odpowiedzi na to pytanie zawsze poszukiwałem w empirycznej socjologii. Uważałem i uważam, że bez empirycznej socjologii ekonomia jest ślepa i głucha. I zawsze tak uważałem. Mam na to papiery. Mam na to papiery. Bo pierwszy mój artykuł naukowy ukazał się w 1962 roku w Życiu Gospodarczym i miał tytuł Socjologia empiryczna, a praktyka gospodarcza. Owa praktyka szczególnie daleko odbiegała wówczas od racjonalności ekonomicznej. Centralne planowanie, rachunek bezpośredni, tak zwany w terminologii mego mistrza profesora Aleksego Wakara, polegał na tym, że wolą polityczną narzucano strukturę produktu końcowego gospodarki. Centralny planista wiedział lepiej, czego potrzeba, a jego realizacja się dokonywała przez administracyjne sterowanie przepływami międzygałęziowymi. Pisał o tym znakomity polsko-francuski ekonomista Eugeniusz Zaleski w monumentalnym dziele Planification Stalinienne, w którym wykazał przez drobiazgową analizę statystyczną, że żadna ze sławnych stalinowskich pięciolatek nie została wykonana, a nakłady na ich realizację były absurdalnie wysokie. Przyjrzyjmy się współczesności. Zgodziłbym się z panem redaktorem Żakowskim, że żyjemy w epoce, którą można byłoby nazwać post-enlightenment. Pooświeceniowej. Powszechnie się uważa, że produkt kluczowych sektorów gospodarki, takich jak ochrona zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, edukacja, nauka, nie powinien być wynikiem gry rynkowej, ale efektem oświeconej woli politycznej. Stąd już tylko krok do dominacji państwa, upaństwowienia wielu podmiotów i administracyjnego sterowania przepływami międzygałęziowymi. No to co? Odkurzamy stare podręczniki ekonomii politycznej socjalizmu? Ja mam ich kilka. Dziękuję. Dziękuję. Pewnie jeden czy dwa rozdziały drugiego czy trzeciego podręcznika nie zaszkodzi odkurzyć, zwłaszcza w poszukiwaniu dobrej synergii tego, co nazywamy potęgą niewidzialnej ręki rynku i potęgi widzialnej ręki państwa, bo to jest cały czas pytanie o inne złożenie, może nie tyle tym razem błąd, tylko jak słusznie chce profesor Gorynia, to jest inny problem złożenia, jak złożyć te dwa super regulatory. Dziękuję państwu, dziękuję panom profesorom, dziękuję panu redaktorowi Żakowskiemu, dziękuję naszemu jubileatowi. Zamykamy drugie webinarium.